Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Ćwiecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Piotr Świerczewski, czyli były reprezentant Polski, a obecnie, moi drodzy, gwiazdor tańca z gwiazdami. I w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o tańcu. Powiem Wam szczerze, że Piotr Świerczewski był jednym z moich ulubionych piłkarzy kadry Jerzego Engela. Pamiętamy, że ten zawodnik był w tamtym czasie takim defensywnym pomocnikiem, ale zawodnikiem, który także potrafił rozegrać. Razem z Kałużnym stworzył w środku pola niesamowity duet. Kałużny zdobywał bramki, podłączał się do tych ofensywnych akcji. Wielokrotnie popularny tata potrafił zdobyć bramkę głową. Pamiętamy ten pamiętny mecz z Białorusią, kiedy ustrzelił hat-tricka. A z drugiej strony Piotr Świerczewski był takim zawodnikiem, który czyścił, potrafił zagrać prostopadłe podanie. Charakteryzował się tym, że był zawodnikiem z charakterem. Pamiętamy jego pojedynki z Zidanem, gdy był zawodnikiem GKS-u Katowice, a potem, gdy zachwycał nas w lidze francuskiej jako zawodnik Bastii, Saint-Étienne czy Marsylii. Również w Osace w lidze japońskiej grał fenomenalnie. Ale właśnie Piotr Świerczewski w tamtym czasie był zawodnikiem, który w tej naszej kadrze rozdawał karty, no bo należał do takiej zwanej starszyzny. Razem z Tomaszem Iwanem i Dzianim tą kadrą zarządzali. I właśnie Piotr Świerczewski teraz bierze udział w Tańcu z Gwiazdami. Ostatnio oglądałem ten program. Po już takiej długiej przerwie zdecydowałem się odpalić ten rozrywkowy program, a to dlatego, że Piotr Świerczewski, mój jeden z ulubionych piłkarzy, zdecydował się wziąć udział w tym programie. Jak zawsze Krzysztof Ibisz też był w niesamowitej formie. Ostatnio powiem Wam szczerze, że Ibisza widziałem, jak tańczył z Blanką, która go uczyła, jak się tańczy ten utwór Azerhehe. Polecam Wam zobaczyć to na TikToku, ale tutaj głównym aktorem tego widowiska był dla mnie Piotr Świerczewski, który tańczył walec wiedeński z swoją współtancerką, z swoją partnerką Izabelą Skierską. Również jest ona mistrzynią, także mistrzynią świata, trenerką. To jest coś pięknego, że wicemistrz olimpijski, były reprezentant Polski ma tak dobraną, utytułowaną tancerkę. I Piotr Świerczewski, tak jak na boisku prezentował niesamowitą formę, tak tutaj zebrał 32 punkty. Iwona Pawłowicz go chwaliła, również Maserak, ale to mnie wcale nie dziwi, bo gdy oglądałem te takie programy, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak Piotr Świerczewski przygotowuje się do tego tańca, no to jego właśnie nauczycielka tego tańca, tancerka Izabela, chwaliła Piotra Świerczewskiego, no bo jak przystało na byłego zawodnika Marsylii, Piotr Świerczewski na każdy trening przychodzi zmotywowany, bo chce zrobić progres, chce wygrać ten program. Pamiętam, jak kiedyś Radosław Majdan tańczył, czy też Pudzianowski. No to sportowców to charakteryzuje, że bez względu na to, jaką dyscyplinę uprawiali, no to jak biorą udział w tym programie, to chcą go wygrać. Piotr Świerczewski słynie z tego, że po zakończeniu tej kariery piłkarskiej, no próbuje swoich sił w różnych programach. Brał udział w Agencie, Ninja Warios, także kiedyś pamiętamy, jak w takim programie brał udział, co skakał do wody z takiej wieży. Również Piotr Świerczewski próbował swoich sił jako menadżer ŁKS-u, próbował zostać trenerem, ale częściej go widzieliśmy jako
eksperta telewizyjnego. Piotr Świerczewski nie tylko przez tą swoją całą karierę piłkarską charakteryzował się takim walecznością, także wysoką kulturą gry, ale również zawsze słynął z tego uśmiechu. To mi się podobało w tej naszej kadrze Jerzego Engela, Janusza Wójcika, czy potem Pawła Janasa, że Piotra Świerczewskiego, czy widzieliśmy na boisku jako zawodnika GKS-u Katowice, czy Bastii, czy reprezentacji Polski, to on zawsze był uśmiechnięty, czy pojawiał się Widzę Plus Ekstra jako zawodnik Groklinu, i taki jest dzisiaj, gdy nawet ma 52 lata, to jest wiecznie uśmiechnięty. Co prawda właśnie Piotr Świerczewski w tamtym czasie, kiedy był tym piłkarzem kadry Jerzego Engela, był pewnego rodzaju te 20 kilka lat temu no gwiazdorem tej naszej kadry. W pewnym momencie swojej kariery miał 7 samochodów, kilka restauracji, dyskotekę, także kręgielnie, te swoje pieniądze inwestował w różne biznesy. Jak sam później w wielu wywiadach przyznał, że w tamtym momencie powinien skupić się bardziej na karierze i by osiągnął jeszcze więcej. I za wcześnie tą Francję opuścił, no bo pamiętamy, że już będąc po 30, po 10 latach gry w lidze francuskiej, wrócił do tej polskiej ekstraklasy. Jak sam później przyznał w PKO Ekstraklasa, przebierał się przez kilka lat, przez 8 lat za piłkarza. I to też właśnie świadczy o tym, jak słaba nasza ta liga była, że Piotr Świerczewski, mając lekką nadwagę, już nie będąc taki fit, jak był będąc piłkarzem Marsylii, i tak w tej lidze wymiatał, będąc zawodnikiem Lecha Poznań. Powiem wam szczerze, że właśnie Piotr Świerczewski żałuje, że w tamtym czasie, kiedy no, był gwiazdą polskiej reprezentacji, to niepotrzebnie bawił się w biznesy. I dzisiaj tym wszystkim piłkarzom reprezentacji radzi, że po prostu inwestowali pieniądze w nieruchomości, w ziemię, i dopiero po zakończeniu kariery otwierali takie biznesy jak restauracje. No bo wiadomo, jak to jest z gastronomią, z restauracjami. No, trzeba tam być na miejscu i pilnować, bo jak się nie pilnuje restauracji, no to często jak się danym ludziom zaufano, to oni te restauracje rozkradają. Tak to wszystko właśnie wygląda. Zresztą sam Piotr Świerczewski to przyznał, że za bardzo ufał ludziom. Miał tych kilka restauracji, a później jeden z jego współpracowników, jego wspólników oszukał go i te restauracje przynosiły mu straty. Ale powiem wam szczerze, to nie pierwsza historia dotycząca restauracji, kiedy właśnie słyszę, że mamy do czynienia z czymś takim. Już wielokrotnie wielu restauratorów, którzy byli właścicielami, którzy inwestowali w te biznesy restauracyjne, wielokrotnie właśnie słyszałem o tym, że tak sytuacja wygląda, że jak po prostu chce się prowadzić własną restaurację, to trzeba być tu i teraz przy tej, i ten biznes doglądać, bo jak tak się nie robi, zaufa się nieodpowiednim ludziom, potem jednak człowiek te pieniądze traci. Ale pomimo tego Piotr Świerczewski, dzięki temu, że inwestował w nieruchomości, cały czas może żyć go na wysokim poziomie, plus do tego dochodzi ta emerytura olimpijska, no bo pamiętamy, że razem z Juskowiakiem, Kowalczykiem, Brzęczkiem w tamtym pamiętnym finale, co przegrali z Hiszpanią 3-2 pod wodzą Janusza Wójcika, zdobyli srebrny medal. I dopiero teraz ostatnio siatkarze, również zdobywając srebro, przegrywając w meczu z Francją, po tylu latach zdobyliśmy wreszcie ten medal w sporcie zespołowym, bo tak, co olimpiada, człowiek musiał wspominać sukcesy kadry Janusza Wójcika. I mnie cieszy to, że Piotr Świerczewski bierze udział w tańcu z gwiazdami, no bo byłych sportowców charakteryzuje to, że po zakończeniu kariery szukają tej adrenaliny. No i właśnie w ostatnim czasie popularnego Świra mogliśmy zobaczyć, jak brał udział w galach freakfightowych, przygotowywał się do tych walk, walczył, wygrywał. Teraz bierze
udział w tańcu z gwiazdami i kibicuję mu. Tak jak kibicowałem, kiedy robił to Radosław Majdan, to teraz właśnie Piotr Świerczewski, powiem wam szczerze, pięknie się zaprezentował w tym garniturze, nienaganna sylwetka, wyprostowany, a taniec to jest piękna dyscyplina. No i tutaj Piotr Świerczewski zauważył, że jednak gdy się tańczy, to inne te mięśnie pracują, są zakwasy, bo wiadomo, gdy się biega za piłką, walczy w bark w bark, no to są to później inne zakwasy. Sam wiem po sobie, bo doskonale znacie tutaj historię dyscyplin, które uprawiałem i znacie przebieg mojej kariery, no to gdy grałem w koszykówkę, czy w tenisa, czy jeździłem na desce i na nartach, no to zupełnie inne miałem zakwasy niż gdy wybrałem się na dyskotekę, bo podobnie jak Piotr Świerczewski też lubię basować, no i jak człowiek pojawił się na parkiecie i był tym królem parkietu, no to następnego dnia miał zupełnie inne zakwasy niż na przykład po bieganiu na tym parkiecie koszykarskim. I Piotr Świerczewski właśnie słynął z tego, że na weselach, na różnych dyskotekach, imprezach zawsze lubił i potrafił dobrze tańczyć. Pewnie nieraz oglądaliście Sylwestry z Piotrem Świerczewskim. Pamiętacie, tak zwana grupa Labada, te turnieje charytatywne, gdzie między innymi Piotr Świerczewski, Tomasz Iwan, Grzegorz Szamotulski, Mariusz Piekarski grali w takich turniejach, była zabawa, wszyscy tańcowali, jakby to były takie turnieje sylwestrowe, witanie nowego roku, a potem właśnie w Cafe Football, tam wtedy, kiedy jeszcze dziennikarzem tego, znaczy Polsatu i ogólnie no tego formatu był Mateusz Borek, no to często właśnie mogliśmy zobaczyć, jak redaktor Mateusz Borek przeprowadza rozmowę z Piotrem Świerczewskim i często w tych materiałach widzieliśmy świra tańczącego na parkiecie. W związku z tym, gdy właśnie były zawodnik Lecha Poznań tańczył na dyskotekach, właśnie na różnych weselach, w pewnym momencie stwierdził, że chciałby się sprawdzić. Pojawiła się możliwość występu w tańcu z gwiazdami, a że świr no jednak ma ten potencjał taneczny, lubi tą nogą tupnąć, w związku z tym może rywalizować z innymi tancerzami, jest możliwość zwyciężenia, więc ja się wcale nie dziwię, że zdecydował się wziąć udział w takim programie, plus do tego pewnie konkretną garzę za to zarobi. Jest ten najważniejszy aspekt sportowy, co jest moim zdaniem bardzo ważne dla sportowca. Bardzo kibicuję Świerczewskiemu, aby zwyciężył, bo tak jak mówię, od najmłodszych lat tego piłkarza ceniłem nie tylko za umiejętności piłkarskie, ale także za charakter, no i za ten niesamowity uśmiech, no bo Piotr Świerczewski, powiedzmy sobie szczerze, prezentował taki uśmiech, zawsze był taką osobą pozytywną w kadrze Jerzego Engela, dobry dowcip miał, także do tego w tych latach 90. na początku 2000 roku, no to był zawodnikiem kluczowym naszej reprezentacji. Moim zdaniem brakuje w naszej reprezentacji takich piłkarzy z takim charakterem. Może piłkarze kadry Jerzego Engela nie grali w takich klubach jak Juventus, Barcelona, no ale Świerczewski, Hajto, Wałdoch, Kałużny, Zieliński, można byłoby tak wymieniać, mieli charakter i w tej naszej reprezentacji moim zdaniem brakuje takich piłkarzy z charakterem. Ostatnim takim jakby zawodnikiem o takim podejściu mentalnym w tym starym stylu to dla mnie był właśnie Kamil Glik, może nawet Grosicki.
No bo i tamte pokolenie piłkarzy było pokoleniem podwórkowym. Pamiętamy, że Piotr Świerczewski nigdy nie dawał sobie w kaszę dmuchać, bił się z Zidanem, więc no takich zawodników brakuje tej naszej reprezentacji. A i zresztą popularny Świr przecież grał w wielkim klubie, był kapitanem Olimpiku Marsylia. Wtedy właśnie, gdy Świerczewski, Bąk, Kłos grali w lidze francuskiej, no to lubiłem podziwiać tą ligę, moi drodzy. Jestem ciekaw, czy wy też oglądacie Taniec z Gwiazdami i czy kibicujecie Piotrowi Świerczewskiemu. Mnie ucieszyło, że w tym pierwszym występie, tańcząc ten walec wiedeński, dostał 32 punkty. Iwona Pawłowicz, która słynie z tego, że jest kąśliwa, że jest dosyć ostra, Świerczewskiego chwaliła. Również Maserak, czyli były tancerz, który kiedyś przecież w tym programie tańczył, pasował, teraz jest w jury, ocenia występy gwiazdorów i również chwalił Piotra Świerczewskiego za ten występ. Mam nadzieję, że Piotr Świerczewski wygra ten program. Będzie to trudne, ale mając za partnerkę Izabelę Skierską, moim zdaniem ma na to dużą szansę. No i także trzeba wziąć pod uwagę, że to jest szalenie ambitny człowiek. Mimo 52 lat widać u niego, że wciąż jest młodym w duchu, znaczy jest takim, to jest ten sam dla mnie Piotr Świerczewski, który nas zachwycał 20 lat temu. Tak właśnie uważam. Tu spojrzę na moje notatki. Jestem ciekaw, co sądzicie o tym nowym wyzwaniu Piotra Świerczewskiego. Czy według was ten piłkarz ma szansę zwyciężyć? Co myślicie ogólnie o tych popisach tanecznych Krzysztofa Ibisza? Co prawda, prowadząc ten program, redaktor Ibisz nie tańczył, ale ostatnio, tak jak tutaj wspominałem, na TikToku widać było, jak Blanka go uczy układu tanecznego. Zawsze to jest coś takiego, gdy widzę w telewizji, na TikToku, na Instagramie Krzysztofa Ibisza, no to powiem wam szczerze, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Tak samo jak widzę Piotra Świerczewskiego. No, to jest bardzo ważne, żeby w telewizji, ogólnie w mediach, czy nawet w tym świecie sportów byli tacy ludzie pozytywni, uśmiechnięci. No bo jak wiadomo, uśmiech przyciąga, no bo biorąc pod uwagę, że Polska to nie Włochy, no to tutaj niestety z uwagi na tą pogodę jest dużo takich mało pozytywnych osób, wszyscy skrzywieni, nie uśmiechnięci, a jednak uśmiech otwiera drzwi, powiedzmy tak szczerze, uśmiech przyciąga, no i także uśmiech jest zaraźliwy. Ktoś się uśmiecha do nas, to na naszej twarzy pojawia się uśmiech, więc jesteśmy tym często zarażani. Tak to podsumuję, moi drodzy. Jestem ciekaw, co sądzicie o wyczynach Piotra Świerczewskiego. Czy według was byli piłkarze, byli sportowcy po zakończeniu kariery powinni brać udział w takich programach jak Taniec z Gwiazdami? Co o tym ogólnie sądzicie? Jeśli podobał się wam mój materiał, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Powiem wam szczerze, że teraz, gdy Piotr Świerczewski tańczy w Tańcu z Gwiazdami, no to co jakiś czas będę tutaj dla was nagrywał takie odcinki, programy podsumowujące jego występy w te niedzielne wieczory. W najbliższym czasie nawet może stworzę taki materiał o Świerczewskim. Pamiętacie ten cykl, gdy nagrywałem o zawodnikach, którzy zrobili karierę na miarach swojego talentu i o piłkarzach, którzy nie zrobili. Nie zrobili. Były odcinki, gdzie wam opowiadałem o Broszku, Żurawskim, o Kłosie, był odcinek o Grosickim, o Borucu, a
O Świerczewskim, jednym z moich ulubionych piłkarzy z dzieciństwa, no to nie zrobiłem tego programu, a powiedzmy sobie szczerze, Piotr Świerczewski to jest piłkarz, który moim zdaniem no, zrobił tą karierę na miarę swojego talentu, no bo jednak zdobył cztery puchary Polski, trzy super puchary. Może zabrakło tego mistrzostwa, ale przecież grał ponad dekadę w zagranicznych klubach. Był gwiazdą Olimpiku Marsylia, był kapitanem, był wyróżniającym się zawodnikiem Bastii. Saint-Étienne grał fenomenalnie, także w GKS-ie Katowice grał bardzo dobrze, wypłynął na szerokie wody ten zawodnik, który przecież pochodzi z Nowego Sącza. Później był zawodnikiem Groklinu, Korony, próbował swojej siły w trenerce. Z reprezentacją grał na mundialu w 2002 roku. Został wicemistrzem olimpijskim z kadrą Janusza Wójcika na olimpiadzie w Hiszpanii w 1992 roku, więc można powiedzieć, że wielu piłkarzy chciałoby mieć taką kartę zawodniczą, takie sukcesy, jakie Piotr Świerczewski osiągnął, utrzymać się ponad dekadę w zagranicznych ligach. No nie udało mu się, pamiętamy, w Birmingham, nie podbił Premier League, ale grał w Japonii, w Osace, więc to jest taki piłkarz, o którym na pewno jeszcze nagram materiał. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, no to cieszy mnie to, że startuje Liga Mistrzów, więc w najbliższym czasie specjalnie dla Was skomentuję wybrane spotkanie. No jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Dla mnie to jest, czuję taki pewnego rodzaju taki dreszczyk emocji, no bo Champions League trochę się zmieniła. Nowy format, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Plus do tego kilkunastu Polaków będzie grało w tych rozgrywkach, więc to jest dla nas, pasjonatów futbolu, prawdziwa uczta. Śledźcie mój kanał na bieżąco. Pamiętajcie o łapce do góry. Dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o popularnym Świerczewskim? Śledźcie kanał na bieżąco. Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!